Cześć kochani, dzisiaj będziemy porozmawiali o tym, co się mogło wydarzyć, że my zarobiliśmy milion, to znaczy wygenerowaliśmy milion obrotu, a nasz szef ciągle twierdzi, że nie ma pieniędzy. Sknera? No nie sądzę. Moi drodzy, my mamy tak naprawdę cztery możliwości, które mogą się zadziać i ty, który oglądasz ten filmik, bez względu na to, czy jesteś właścicielem, menadżerem, szefem kuchni, czy pracownikiem szeregowym, tak naprawdę w którejś kategorii jesteś. Ty i twój lokal. Dlaczego? Pierwsza kategoria lokali, z którymi my współpracujemy, to są lokale, które mają bardzo duży obrót. Świetnie, nie? No właśnie nie do końca. Bo to, że ty masz bardzo duży obrót, to wcale nie oznacza, że ty masz zysk. Że po pierwsze w ogóle go masz, że po drugie on jest satysfakcjonujący, a po trzecie, że opłacało ci się inwestować takie pieniądze, żeby mieć zysk taki, jaki masz w tej chwili. No nie zawsze tak jest. Dlaczego? Dlatego, że duży obrót odjąć duże koszty równa się zero lub mniej niż zero. No właśnie. Ale to możesz również być lokalem, który ma duży obrót, ale kontroluje koszty, ale nimi zarządza, ale je ogranicza, ale kombinuje, współpracuje z pracownikami, motywuje tych pracowników, żeby oni chcieli dla nas oszczędzać, żeby nie zadawali nam pytania, co ja z tego będę miała. No właśnie. Ale mamy również lokale niewielkie, takie małe, bardzo często rodzinne, które wcale nie mają innej sytuacji niż te duże. One bardzo często mają zyski na tym samym poziomie. Dlaczego? Bo sytuacja jest analogiczna. Możesz mieć mały obrót i małe koszty. I to znowu jest zero lub mniej niż zero. Albo możesz mieć mały obrót, ale mniejsze koszty, dlatego że oszczędzasz, dlatego że je weryfikujesz, dlatego że je kontrolujesz, dlatego że je porównujesz i dlatego że ty wprowadziłeś procedurę. Ja wiem, że my nie lubimy procedur korporacyjnych, ale proste procedury, banalne procedury, moi drodzy, bardzo często załatwiają tą sprawę. I dopiero wtedy, kiedy ty wygenerujesz obrót, i wygenerujesz dzięki temu mniejsze koszty przez to, że nimi zarządzasz, że oszczędzasz, że ludzi edukujesz, że uświadamiasz, że w ogóle sam jesteś świadomy, no to dopiero wtedy ty tak naprawdę jesteś w stanie zarabiać. Zarabiać, czyli coś zostaje w twojej kieszeni. Te zyski w Polsce rozkładają się dosyć różnie, bo to zależy nie tylko od całej samej specyfiki lokalu, jaki prowadzisz, ale to również zależy od tego, jak wygląda struktura zatrudnienia, czy tak najzwyczajniej, gdzie ten lokal prowadzisz, bo rozpiętość w Polsce jest bardzo duża, ale ten odcinek nie jest o tym, moi drodzy. Tak naprawdę my powinniśmy naszych pracowników uświadamiać i powinniśmy ich edukować. Dlatego, że skoro słyszysz pytanie 10 razy dziennie, ile dzisiaj mamy, ile dzisiaj zarobiliśmy, przecież ludzie i tak wiedzą, jaki ty masz obrót. To po co przed nimi go ukrywasz? Wykorzystaj to. Skoro ich motywuje dostęp do informacji, to im daj te informacje, ale poza obrotem pokaż im koszty. Bo wtedy nie będziesz słyszał tego, że zarabiasz miliony. Wiecie, co jest bardzo ciekawe? Że osoby, które są odpowiedzialne za wynik finansowy, nie wiedzą, ile mają w ciągu danego dnia wygenerować pieniędzy. Otworzyłeś dzisiaj drzwi, jesteś w swoim lokalu lub masz dzisiaj dzień wolny, ale ktoś cię zastępuje. Ile oni mają dzisiaj wygenerować pieniędzy, żeby pokryć twoje koszty? Ile masz dzisiaj wygenerować pieniędzy? Czy twój kelner, który jest dzisiaj na zmianie, wie, ile ma dzisiaj wygenerować u targu? Czy kucharz, który jest dzisiaj na zmianie, wie, ile ma wygenerować u targu? A dlaczego oni nie wiedzą? Bo ty nie wiesz. Ty musisz sam być świadomy, a dopiero wtedy wymagać tego od innych. I moi drodzy, jest tutaj jeszcze jeden taki mały mankament, a mianowicie nasi pracownicy nam się dzielą na dwa obozy. Dwa. Jeden jest na froncie, drugi jest na zapleczu. I tu nie chodzi o tą naszą, wiecie, polsko-polską gastronomiczną kłótnię pomiędzy salą a kuchnią, chociaż ja nie wiem, ona jest od dawien dawna i pewnie na długo jeszcze pozostanie, ale chodzi o to, że tak naprawdę nasz front, czyli menadżer z kelnerami na czele, mają generować pieniądze. Oni są odpowiedzialni za obrót, który dla ciebie wygenerują. A kuchnia z szefem kuchni na czele to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby ten obrót w firmie zatrzymać. Tak wygląda prawidłowy podział
obowiązków w gastronomii. Czyli szef kuchni, który te Twoje pieniądze ma w garści, bo to on największy udział ma w rachunkach za wodę, za prąd, za gaz, za oczywiście surowce, nasz kochany food cost. Ja wiem, że kucharze tego słowa nienawidzą, ale również i za koszty personelu. I potem my mamy menadżera razem ze swoim zespołem frontu, baristami, barmanami, sommelierami, kelnerami i oni są od tego, żeby generować nam obrót. Tylko dwa. Tylko dwa rodzaje pracowników. Ci, którzy generują pieniądze i ci, którzy mają je zaoszczędzić. Podzieliłeś te obowiązki? Cześć.